I jest z nami bohater jutrzejszego wieczoru, Czarek Oleksiejczuk. Witaj, Czarek. Cześć, cześć, witam. Kolejna obrona pasa mistrzowskiego i kolejny raz to we Wrocławiu dzieje się. Tak, tak, ja tu lubię walczyć, te gale są naprawdę fajnie organizowane, wszystko to dobrze wygląda i tu się dobrze po prostu czuję. W tamtym roku miałem tu bardzo fajne zwycięstwo z Aigunem Achmedowem. W tym roku tak samo mam mocne wyzwanie, także fajnie, że tu jestem. Szczerze mówiąc, trudno było zbijać tą wagę, bo ty tak solidnie w tej chwili wyglądasz. Tak dzisiaj nawet jak patrzyłem na scenie, to jednak ta dysproporcja warunków się rzuca w oczy. Ciężko było zrobić. Nie ukrywam, że nie było to łatwe. Dzisiaj musiałem parę wejść zrobić do wanny i ciężko się robi tą wagę, ale już się odbiłem, najadłem i już jestem gotowy do walki. Adrian Zieliński, jak ci się jawi w skali twoich rywali, których do tej pory miałeś? To jest bardzo trudny rywal, bo chyba, jeśli dobrze liczę, to jest chyba najbardziej doświadczony, jeśli chodzi o ilość i bilans walk. Tak, tak, zgadza się. Miałem jeszcze, to właśnie rok temu z Aigunem Achmedowem, to miałem rekord 22-1, to też podobnym rekordem jak Adrian, ale jeśli chodzi o Adriana, to myślę, że jest w top tych moich rywali i jutro się okaże, jak ciężko będzie go przejść. Jutro trzech Ankosiaków, jak to mówi trener Kościelski, więc to wsparcie? Tak, super. Ostatnio też jak we Wrocławiu się biłem, to też we trzech się biliśmy. Fajnie, bo już zakolegowałem się z chłopakami, poznaliśmy się. Fajna atmosfera jest, tak samo jak tu przyjeżdżamy, to jest fajnie tak opaku przyjechać i się wspierać. Ty planujesz coś dalej poza tą walką na razie, czy tylko skupiasz się na jutrzejszym pojedynku i odsuwasz gdzieś jakiekolwiek myśli, które mogłyby ci to zakłócić? Standardowo, to tak jak właśnie zawsze mówię, że się nie skupiam, co dalej, jutro mam ciężkie wyzwanie, jutro muszę wygrać i dopiero wtedy będziemy myśleli, co dalej. To w takim razie zapraszam jutro do rozmowy, życzę powodzenia, wygra lepszy. Dla ciebie to jest poważne wyzwanie, dla Adriana też chyba tak naprawdę najważniejszy moment w jego karierze, bo zdobyłby kolejny raz pas Fenu, jeśli zdobędzie, a oczywiście ty będziesz starał się mu uniemożliwić. No tak, zgadza się, ja zapraszam wszystkich na tę walkę, bo na pewno żaden z nas nie będzie odpuszczał i będzie bitka do samego końca. Dziękuję bardzo, Czarek Oleksiejczyk.